Cześć, witam na kanale Talita Kum. Mamy jesień i dni są teraz coraz krótsze, coraz mniej widzimy słońca, coraz częściej te dni są pochmurne, szare i nieprzyjemne i z tego powodu możemy coraz częściej łapać depresję czy jakieś chandry, tak zwane doły. I mam propozycję, jak można by było sobie z tym radzić. Po pierwsze, musimy się skupić na tym, żeby nie przyjmować tego doła do siebie, czyli wszystko zaczyna się u nas w głowie. Jeżeli chcemy walczyć z tym, to możemy to zrobić. Warto jest skupić się troszkę na sobie i zrobić sobie chwilę przyjemności, zrelaksować się, zrobić jakąś przyjemną kąpiel czy prysznic przy dźwiękach muzyki czy świec. Zrobić sobie filiżankę ulubionej herbaty czy innego napoju i kawałek ciasta do tego. Zawsze coś słodkiego podniesie nam hormony szczęścia. Również polecam przeczytanie może jakiejś fajnej książki, jakiejś lektury, coś dobrego, co nam przyniesie dobro, albo po prostu co jest lekkie i przyjemne. Polecam książkę Dziecko dla profesjonalistów Leszka Kalko. Jest bardzo śmieszna, ma dużo humoru dla rodziców, którzy mają małe dzieci, którzy ten temat na pewno zrozumieją, może inni również. Następną rzeczą może być po prostu wyjście i spotkanie się ze znajomymi, spotkanie na mieście, zrobienie coś, ruszenie tyłka. Zawsze inni ludzie nam dadzą trochę swojej radości i potrafią się tym dzielić, a my przy tym skorzystamy, nie będziemy sami. Kolejną rzeczą jest ruszyć trochę tyłek i wziąć się albo za generalne porządki, może za uprawianie sportu, jakiś bieg, jogging, czy ćwiczenia, czy po prostu sprzątanie w domu przy fajnej muzyce, nie jakiejś sentymentalnej i smutnej, ale przy energicznej i sympatycznej. Coś z nami działa i my wykorzystamy również ten czas na czynienie czegoś dobrego, albo dla swojego ciała, albo dla swojego domu i otoczenia. Na pewno nie polecam oglądania filmów, dlatego że podczas chandry możemy czuć pewien rodzaj pustki, która nas drażni i męczy. I jeżeli będziemy oglądać filmy, to one mają tak dużo bodźców, dzieje się akcja za akcją, są dźwięki, są kolory. I to nas nasyci przez pewien czas, ale po tym jak film się skończy, to ten dół może się stać jeszcze większy i przynajmniej ja tak się czuję, że wtedy jest jeszcze gorzej niż było wcześniej i możemy wpadać w taki ciąg, że chcemy obejrzeć coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze, co nie jest dla nas dobre. Tracimy bardzo dużo czasu, tracimy energię i wcale nam nie pomaga na nasz problem. I ostatnią rzeczą, która jest bardzo pożyteczna i może zmienić od wewnątrz całą sytuację, jest to modlitwa dziękczynienia. Po prostu jeżeli zauważymy to wszystko, co już posiadamy, ile skarbów i piękna Bóg nam daje na dzień dzisiejszy, zaczniemy dziękować za tą sytuację, nawet trudną, za każdy problem, i będziemy traktować ten problem jako coś, co nas prowadzi do Pana Boga, coś, co puka do naszego serca, aby je otworzyć na Niego. Będziemy za to wdzięczni Panu Bogu. Zauważymy, że te wszystkie ciemności zaczną się zmieniać w kolory i zacznie wchodzić pokój i zacznie wchodzić miłość i dobro. Także radzę spróbować. Wdzięczność, dziękczynienie, uwielbianie Pana Boga za wszystko, co się dzieje. Chandra albo smutek wywołuje pewien rodzaj pustki. Coś, co chcemy zapełnić czymś innym. I w tym momencie może to właśnie być głos Pana Boga, który się od Ciebie domaga, od Ciebie, Ciebie szuka i do Ciebie chce mówić i chce, żebyś Twoje serce zwróciło się na Jego serce. Przyczyną naszego smutku i naszej chandry mogą być różne rzeczy. I w zależności od tego, co jest przyczyną, co powoduje, że jesteśmy smutni, w
ten sposób należy do problemu podejść, więc radzę się przyjrzeć temu, co powoduje, co jest przyczyną danego zachowania i naszego smutku. Jeżeli on trwa dłużej niż 2 tygodnie, codziennie i się pogłębia, to może warto zastanowić się nad spotkaniem z lekarzem, może problem leży dużo głębiej i potrzeba jest tutaj pomocy lekarskiej. Ale jeżeli jest to po prostu zły dzień, czy kilka złych dni, to polecam te kilka przykładów. Zachęcam Was, aby napisać w komentarzach, jak Wy sobie radzicie z chandrą, może to komuś pomoże. Dajcie znać, jeżeli filmik się podobał. Pamiętajcie również zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby otrzymywać na bieżąco nowe informacje o filmikach z Talitha Kum. Pozdrawiam, życzę Wam pokoju. Pa!